I chciałam przedstawić, to jest moja przyjaciółka, wieloletnia nauczycielka, akupunktury ucha, śródoterapii, psychosomatyki, wisceralnej terapii, masażu piersi, pracy z ebonitami. Tu mam akurat od Olgi ten ebonitowy guasze, o których opowiadałam na webinarze poprzednim. To są te guasze. No i doktor Olga, na manualnej terapii piersi i ta manualna terapia w ciągu tych lat wraz z wzrostem doktor Olgi też się zmienia bardzo, bardzo. Więc daję słowo i mam nadzieję, że nie będzie to wiedzieć o sprawach straconych, że będzie to wiedzieć. Policzka tego Maria, która wskazuje, Виточка, чисто для тебя звук плывет, прерывается, я даже не знаю, что тебе сказать. Что такое у вас? Я все слышу. Вот ты слышишь, да? Я все хорошо. Да, я хорошо слышу. Ага, ну ладно. Мам питание, чи нас слыхать и видать? Если слыхать и видать, нех ктось да знать, что слыхать и видать, бо, как бы, дичай есть, не знаю, буш, и весь микрофон. Чи нас видать и чи нас слыхать? Давай, Олечка. Всем добрый вечер. Я немножко скажу о себе. Польшу я люблю, Викторию тоже очень люблю, и Краков люблю. Очень давно езжу туда, скоро юбилей уже будет, да, Виктория? Сколько лет я к тебе езжу. Вот за это время очень много семинаров прочитано, много людей научено. Я даже горжусь вами, горжусь своими учениками в Польше. I po гомеопатии, i po герудотерапии. Pani doktor, chciałabym się przedstawić, że ponad 40 lat pracuję jako lekarz. Bardzo kocha Kraków i Polskę. Jeździ do nas od prawie 10 lat, że w następnym roku będziemy mieć jubileusz. 10 lat uczy i wiele, wiele tematów czytała u nas i wiele wykładała, i homeopatię, i chirudoterapię, i akupunktura ucha. No i wisceralna terapia, i powisceralna terapia, terapia piersi. Starosłowiańska terapia piersi. Sama ja po образованию врач, детский хирург, ортопед, травматолог, a вот этими методами... Jeżeli chodzi o wykształcenie, to pani doktor jest chirurgiem dziecięcym, traumatologiem, natomiast jeżeli chodzi o wykształcenie, to tak, akademickie i pediatrą, natomiast naturalną terapią zajmuje się bardzo, bardzo długo. No może больше 25 lat, скажем tak. Powyżej 25 lat. Da. Powyżej 25 lat. Da, da. Массажева, да, я первый раз, я выучила и преподнесла в 2005 году, это массаж живота по голову. И там же я изучала... В 2005 году Ольга начала учить терапии висцеральной брюха, старославянский, według Огулова. И здесь же мы начали изучать массаж молочной железы. Здесь же, с этого же года. I wtedy zaczęła się uczyć wisceralnej terapii piersi, w tym samym roku? No, ponieważ ja считаю, że grudna żelaza i żywot, oni nierozdzielimy. I надо все вместе делать. Ponieważ Olga uważa, że terapia piersi i brzuch to jest dokładnie to samo, czyli nie da się tego podzielić. Da, поэтому my staramy się tak преподносить masaż żywota, masaż grudnej żelazy, примерно, no ja думаю, одно за одним, да, один за одним семинар. У нас в Польше. Как там будет? Отдельно. И для того висцеральная терапия брюха и массаж перши завше выкладывает, как бы, обок себе. Массаж молочной железы я очень люблю, хотя бы потому, что заболеваний этих очень много. И чем дальше, тем больше. Часто онкология выскакивает. Поэтому... И массаж терапия перши bardzo, bardzo Olga lubi, dlatego że jeżeli z piersią nie pracować, to bardzo często wychodzi jakaś onkologia piersi. Zresztą wiecie, że bardzo często jest onkologia piersi. Da, i тогда, когда уже онкология, там первая, вторая и так далее степень, я эту железу уже не беру в работу. Для меня это противопоказание. I jeżeli już mamy onkologię, to doktor już nie pracuje z tą piersią.
w ogóle, dlatego że to już jest przeciwwskazanie, już nie możemy nic ruszyć. No, все остальное показания, любые формы мастопатии, фиброзные, фиброзные, кистозные и так далее, все остальное показания для нашей работы. Natomiast cała reszta jest wskazaniem do naszej pracy. Każda mastopatia, zmiany fibrynowe, to już jest wskazanie dla naszej pracy. Единственное, что я не беру на массаж беременных и кормящих, это тоже как бы... Ольга не бежит на массаж нигде, не принимает пациентов кормящих, пациенток и тяжелых. Чтобы не спровоцировать выкидыш. Чтобы не спровоцировать поранение. Ну и где-то начинаю отрабатывать, где-то через год после окончания кормления начинаю снова работать с молодым. И допиро по року, как кончи кормление, матка, то зачина Ольга працовать с персио. Работать с ней надо обязательно, даже если у вас нет никаких проблем, девочки и мальчики. Працовать треба целый час, навык, если не мамы, жадных проблем с персио. Профилактически. Oczywiście profilaktycznie. Поэтому мы обучаем как лечебному массажу, так и профилактическому на своих курсах. И так naprawdę uczymy jak terapii wisceralnej leczniczej, tak terapii wisceralnej profilaktycznej. Молочной железы мы говорим, да? Tak. Мы говорим о молочной железе, хорошо. Tak. I teraz my mówimy o piersi. Да. Бояться не надо. Как-то так боятся люди. Не варто себя бать. Своим железом надо работать с ними, а не бояться. Не варто себя бать, треба в якийсь способ с персием працовать. Надо просто профилактически обдавить. Я, знаете, я вот как люблю, как это делает Агулов, повторять. То есть он обдавил железу, есть больно, есть боль, это значит, там есть проблема. Нет боли, значит... Lubię mówić tak, jak mówił jej Olga, lubię mówić tak, jak mówił jej nauczyciel Ogółow. Tak gdyby dotyka piersi, to jest takie dociskanie delikatne piersi. Dotyka i jeżeli jest ból, no to trzeba z tym pracować. Nie ma być, trzeba z tym pracować. Samo śmieszne, na kursach on pokazał swoją żelizę mężską. My tak się śmiejemy. I najciekawsze jest to, że na kursach on pokazywał swoją pierś, męską. Da. Мы все смеялись. Вообще-то как-то считали, что это приоритет женщин. Хотя мужчины сейчас тоже болеют, и у них есть заболевание. И уважали мы, Ольга уважала, что, очевидно, это больше належит до кобит, хороби перси, а и мужчины сейчас тоже формируют. Итак, значит, основное противопоказание – это онкология, и беременных… Противосказание, то есть онкология… И главное для всех, для вас, что я в комплексе занимаюсь молочной железой, в комплексе с другими методами. Ну и najważniejsze для нас, że Olga zajmuje się kompleksowo terapią piersi, kompleksowo. Комплексово обязательно, потому что те, кто занимается просто молочной железой, а независимо от других органов, они не имеют успеха. Ci, кто zajmuje tylko terapią piersi, niezależnie od innych tak gdyby narządów, no to nie mają takich efektów, nie mają takich spektakularnych efektów jak Olga, która zajmuje się powisceralnej terapii. Смотрите, еще когда я училась у Савина, он показывал такую вот схему. Ну, я на русском показываю, переведешь. Многоугольник. Jak Olga uczyła się u Savinowa, to on zawsze pokazywał taki sześciokąt. My go znamy ze skryptów терапии, курсов с Ольгой, мочица. Да, матка, яичники, яичники, железы, перси и торчица. Щитовидная железа. И торчица. Если мы с вами не проработаем малый таз, то мы будем неуспешны в лечении молочной железы и не полечим щитовидную. Если не опрацуем медницы, медницы меньшей и всех нарządов гинекологических, то не вылечим перс, бо zaczyna się choroba tam na dole, a później pomału podnosi się wyżej. Уже намного позже, когда я стала плотно очень изучать психосоматику, оказалось, что молочные железы, вот такое люди, кому тоже вам с Викторией показываю, что молочные железы
это не отпущенные эмоции. Левое – это чувство вины, а правое – это обиды, отношения нет. No i później, jak zaczęła się Olga już zajmować się psychosomatyką, to okazało się, że problemy piersi to są nieodpuszczone emocje. I ty сказала про левую и правую, скажи, пожалуйста. А левое – это чувство вины. Левое – то есть почувствие вины. Не а правое – это обиды, неотпущенные отношения. А правое – то есть неотпущенные уразы и образы. И поэтому вот только так надо работать, а по-другому нет. Только так, с учетом всех связей, взаимосвязи молочной железы. I работаем только так. Musimy patrzeć na wszystkie połączenia narządów wewnętrznych z gruczołami mlecznymi, a nie tylko osobno na gruczoły mleczne. I поэтому на своем семинаре я вам рассказываю все эти схемы, вот эти взаимосвязи рассказываю, как с этим работать, рассказываю, как связи эти отрабатывать молочной железы. И преподношу вам две техники, жесткую и мягкую. И Ольга na swoim spotkaniu, to jest bardziej warsztat nawet niż kurs, dlatego że pracujemy tylko praktycznie, pokazuje jak na różnych poziomach można pracować z gruczołami mlecznymi, nie tylko twardo, bo też pokazuje, a i też pokazuje miękko z uwzględnieniem całej psychosomatyki. Natomiast jeżeli chodzi o kurs, no to zawsze warto po brzuchu, tak jak Olga teraz potwierdziła, więc jeżeli ktoś przychodzi na wisteralną terapię piersi bez wisteralnej terapii brzucha, no to Olga zawsze mówi, że to nie do końca ma sens. I zawsze po wisteralnej terapii, bo robię krótkie i długie wisteralne terapie brzucha, czyli starosłowiański masaż brzucha, terapia do bólu uciskowego, do bólu komfortowego, uciskowa terapia do bólu komfortowego i terapia powięziowa narządów jamy brzusznej. Później jest jeden dzień terapią z piersią. No. Так, если... И лепить в такой колейности брюх, а позже перси. Да. Я хочу сказать, что если даже, вот, ну, как бы идеальная молочная железа, ну, такого не бывает, но если вдруг, то мы имеем громадный косметический эффект. Железа становится такой упругой, плотненько, как у молодой девочки. Даже если у вас порядок с ними, то мы хороший косметический эффект имеем. I jeżeli nawet pierś jest bezbolesna, co rzadko bywa lub prawie to się nie zdarza, to pierś robi się taka jędrna, stojąca, jak u młodej kobiety, jeżeli z piersią pracować, więc jest bardzo dobry efekt kosmetyczny, więc warto pracować, jeżeli nie ma żadnych problemów z piersią, to dla tego efektu kosmetycznego, bo likwidujemy zastoje, ta pierś cała się unosi. Tak. Я помню, варто. Да, я помню, как я, слышишь, я первый семинар вела в Польше и жесткую технику показывала, а там обдавливание до боли, но комфортное, как у молодой, не кормящей девушки из груди пошел гной прямо. И Ольга хочет поведеть, что первый вебинар, как проводила, не вебинар, первый курс, как проводила в Польше и показывала уцисковую twardą terapię piersią młodej dziewczyny, ja też pamiętam, nierodzącej, bo nie było nikogo, kto byłby chętny pokazać piersi. Nawet zaproponowali tłumaczowie. I tłumacz powiedział, że jakby jest tłumaczem i nie wypada, żeby tłumaczył z gołą piersią. I dziewczynka, jedna kursantka się zgodziła, może jest tu wśród nas, i u dziewczynki, która była niekarmiąca, młoda i miała malusieńką pierś, naprawdę to było taki 0,1, nie wiem, bardzo mała, wyciągaliśmy Olga, wykonując terapię, wyciągnęła z przewodów mlecznych dużo czarnej, nie do końca ładnie pachnącej wydzieliny, biało takiej ciemnej, wyglądała jak ropa. Da, nieładna to, była. To był gnoj, ponieważ tam była fibroza, cystozna mastopatia, kisty gnoj. Teoretycznie to była ropa, ponieważ tam była zmiana cystowata tej piersi i ropa to są tylko nasze umarłe leukocyty. To niekoniecznie ropa nie musi być bakteryjna i zapalna, bo bardzo często jest takich jałowych stanów zapalnych. No tam ona nie powinna być, zwini mnie, tam gnoj. A i przepraszam, w piersi ropy być nie powinno. Olga mówi, że ona przeprasza, a i w piersi ropy być nie powinno. Ja się zgadzam i powtarzam, w piersi nie powinno być ropy. Da. Grupa była udziwiona i szokowana, i no nie znam, udziwienie było действительно много.
I grupa była cała w szoku, nawet z moją Darią, która tłumaczyła, że kobieta wyglądała na zdrową, a coś takiego wyciągnięto z piersi. I No. później wszyscy zaczęli robić sobie masaż. Да, все поняли. Вопрос там прочитать, что хотят девчата, или потом ответим. Вопрос. Пока еще ничего не хочу, сейчас А у посмотрю. меня пишет, для чего належит отдыхать. Секунда. Для чего належит отдыхать? Жирок. Вот. От Язык лактации. она Не, ну там естественное наполнение молочных долек молоком, молозивом и так далее. Ну, смысла нет его обдавливать. Я не беру просто их. Я не, вот она год, она пишет, почему год ждать у кормящих, я так поняла вопрос. Już sekundkę. Ну, я так поняла этот вопрос. Для чего год? Потому что она кормит. No teraz słychać, zmieniłam pozycję, dlatego że nie miałam internetu. Nie, ona pisze, dla Olga czego. zawsze czeka. Dla czego. Olga zawsze czeka, bo to ma sens odczekać, dlatego że dziecko jeszcze podjada, czasami niby matka nie karmi, a i trochę karmi, więc zawsze Olga czeka. Я жду. Я не беру этих детей. Ну, у них как бы естественный процесс нагрубания идет, это нормально. A poza tym też czeka, dlatego że rehabilitacja poporodowa musi najpierw odbyć się na dole i dopiero później na górze. Сначала im, że надо poporodową rehabilitację zdjąć żywota, matki, все поставить на место, a Да. только потом грудь. Конечно, I да. Olga to потвердza Да, oczywiście, że я na początku согласна. dół, który też zajmuje sporo czasu, Да, a я хочу później dopiero góra. сказать, да, даже бывают случаи, когда ты сделал живот, малый таз обдавил, а грудь сама же I выздоравливает. też czasami są sytuacje takie, że jeżeli zrobisz dobrą terapię brzucha, to pierś sama stanie na miejscu. Да, но смотрите, с грудью мы работаем, ну, так старательно. Мы после массажа и гуаша делаем на груди баночки, можем поставить, чтобы сильнее. Z pierwszą pracujemy i po wisceralnej terapii manualnej, terapia próżniowa, guasza, piersi. I to są wszystkie terapie takie bardziej namacalne, fizycznie, na pijawki oczywiście, Пиявки бардзі нам. всегда, пиявки всегда, всегда. Пиявки Ольга стосує завше, завше намацальне фізичне на персі. Я оповім минутку, я оповім таку ситуацію, що моя пацієнтка до мене прийшла, яка мала ну, такий вимацальний вуз 3 на 3 сантиметри, якби не то, що пан доктор повідав, що то є циста, яка виросла в 2-3 дні, nigdy w życiu bym tego nie dotknęła. Natomiast przy wisceralnej terapii, terapii próżniowej i pijawkach nam zajęło 3 miesiące, żeby tego całkowicie się pozbyć bez zabiegów chirurgicznych. Dało liczko. Да. Мы ни одну свою клиентку, ни одну, вот я не отправила на оперативное лечение, ни одну. Ольга жадного ze swojego pacjenta nie wysłała na terapię chirurgiczną i pierwsze spotkanie Olgi z nami 9 lat temu było: pilnujcie, dbajcie o swoich pacjentów, nigdy nie wolno pacjentów dawać chirurgom. Да, ни разу. Онкологии я не беру, я сразу говорю, я не A беру. онкологичных пациентов Ольга не дотыка, то она сразу говорит. Да, именно грудь, которая нашли эти уже атипичные клетки, я не беру, не надо. Не надо, не берите на себя такую ответственность. А те идут к онкологам. А так в остальных случаях это мои клиенты. Я занимаюсь с ними. No i to są klientki doktor Olgi. Jeżeli nie jest to onkologia, to ona sama starannie, bardzo starannie tymi klientkami się zajmuje. I efekt всегда хороший. I efekt jest zawsze dobry. И совсем не обязательно оперировать, удалять там и так далее, и так далее. I nie zawsze trzeba operować, usuwać. Я не беру, знаете, я забыла сказать, что я еще не беру. Тех девочек, которые импланты поставляли, не люблю и не беру их. I Olga oczywiście nie bierze nikogo, kto miał implantację. Ну, это инородное тело. Kwas hialuronowy czy cokolwiek, silikony, wszystko co wprowadza się w piersi. Не надо, таких тоже не трогайте. Иногда на такое напряжение идет, что даже этот силикон взрывается, разрывается там. Осложнения бывают. У меня была клиентка, она не моя, A слава poza богу. tym czasami jest takie naprężenie, że te silikony pękają,
Olga tego nie bierze, bo to już nie jest pierś, to już jest co innego, nie jest to taka pierś, typowa Ну pierś. да, они там как-то рожают, как-то кормят, но мне это не интересно. Я их не беру, я сразу говорю, не беру. Не надо, и вы не берите. А если пациент закончил лечение онкологическое, есть вопрос? Я стараюсь именно вот эту область не брать, где он закончил. Другую. Ежели пациент закончил лечение онкологическое, то была пierś, то и так Ольга этого места не дотыка, працует с брюхом, працует с пациентом, працует плевками, натомест не руша пierśи. Нет, другую я беру грудь, другую беру. А, так, другую пierś можешь брать, а и ты пierśи, где скончено было, застало лечение онкологическое, Ольга не руша. Я на ту грудь ни пиявки не ставлю, ни руками ее не обдавливаю, где была онкология. И на том пierś, где было онкологичное, были изменения, ани пиявок Ольга не ставит, ани займущиеся терапией этой пierśи, мануальную. Если что пойдет не так, то вы виноваты будете. Если вдруг там метастазы или еще что-то, то вы будете виноваты. Не надо вам этого. Если что-то пойдет не так, то будем мы винны, Ольга этого не хочет. Ну, некоторые берутся там, вот. Ну, я, честно говоря, не готова лечить онкологию. Я просто не готова ее лечить. Натомест Ольга не есть готова лечить онкологию. Вот как я считаю, что лучше профилактикой заниматься. I tysiąc razy lepiej, Olga uważa, że lepiej zajmować się profilaktyką niż leczeniem. To ta sama psychosomatyka. Работать, ja думаю, że u nas będą seminary z czuciem winy, отрабатывать его, обиду убирать, это тоже важно. Pani Wiktoria, ja skomentuję, co robią złego silikony dla ciała. Ostatnio na kursie na naszym leczeniu bólu był pan doktor neurochirurg i jako ciekawostkę ze zjazdów neurochirurgicznych światowych powiedział, że już są doniesienia i zdjęcie, że w płynie podoponowym i oponowym znajdują chirurdzy, neurochirurgi kawałki silikonu, ponieważ żyły głowy nie mają zastawek i wszystko, co płynie, może płynąć do góry i na dół. Więc to jest implant, który rozsuwa tkanki, przeszkadza odżywianiu i my jesteśmy z Olgą totalnie na nie, jeżeli chodzi o wszystkie implanty, który tylko można włożyć od zębów do silikonów. Także to omawialiśmy nie jeden raz, natomiast każdy decyduje. Teraz są młode kobiety po zmniejszeniu piersi, ich jest bardzo dużo. Życzę im powodzenia w karmieniu i ciąży i w PMS-ach. I bardzo dużo jest po powiększeniu piersi. Takich pacjentów mamy mnóstwo. No cóż, przemysł beauty idzie bardzo daleko. My z Olgą nie akceptujemy, mamy wszystko swoje. Da Oliczka? Да, согласна, но уже это не ваши клиенты. Ведь нам с вами надо всегда выяснить, наш не наш клиент. Мы это будем обговаривать с вами. Так, если инцидент онкологичный был, например, в яйце грубым, то с первым работать можем, если онкология была где угодно. Да, да, можно. Так, натомест, если была онкология... Если там нет метастаза. То с том первым не работаем. Если прижуты... Do piersi, to z tą piersią nie pracujemy. Jeżeli pierś jest czysta, to jak najbardziej. Mhm. Natomiast pacjent onkologiczny to jest inny pacjent i musi być w innej terapii. No ja вот сейчас очень люблю косметологию, заодно грудь восстанавливаю, красиво делаю, ja jeszcze nauczę. To nowe. Może, pani Anna, może nie ruszamy implanty zębów, proszę porozmawiać z różnymi ortodontami, czy sobie by pozwolili postawić. Bo przecież to jest dziąsło, które jest otwarte, nie ma amortyzacji. Natomiast ludzie muszą mieć zęby, więc na różne rzeczy się decydują. No, jesteśmy teraz przy temacie piersi. Warto wyrobić własne zdanie. Porozmawiać z lekarzami, kto się na tym zna, kto sobie postawi. Słyszałam ortodontów, kto sobie zrobił, tłumaczy, że jest dobrze. Wielu sobie nie zrobi, zależy od immunokompetencji. Trudno powiedzieć. Nie ruszamy dzisiaj zębów, spróbujmy porozmawiać o piersiach. Mhm. Da, to sobie. Jeżeli pacjent z mastopatią nuждается się w specjalnym podchodzie, no mastopatia to nie onkologia. Każdy pacjent nuждается się w specjalnym podchodzie. Da, da. Ja всегда начинаю z konsultacji swoją robotę, kolegi, всегда. Ja nie бросаю сразу na stół i tam coś. Я вначале веду беседу, я уделяю очень много времени для разговора. Zawsze Olga zbiera bardzo dokładnie wywiad. Pytanie było, czy pacjent z mastopatią wymaga specjalnego podejścia.
Ja powiem tak, medycyna akademicka, bo to razem mówimy z Olgą, ma tabelki, gdzie pacjenta składamy do tabelki średniostatystycznego pacjenta, ale żaden z nas nie jest średniostatystyczny. My jesteśmy lub prawymi, lub lewymi. I każdy pacjent wymaga indywidualnego planu terapii, indywidualnego podejścia. I na początku warto, dopóki nie ujawni się Wam taka czysta, jasna droga terapii, czasami ona z wiekiem przychodzi bardzo szybko, czasami to zajmuje 10 minut, a czasami godzinę, a czasami nadal nie wiemy i próbujemy lub nie, to warto z nim długo porozmawiać i wtedy wytłumaczyć, na czym będzie polegała terapia. I mastopatia to już zaburzenia prawidłowej przemiany i żylnej, i tętniczej, i limfatycznej w piersi wymaga oczywiście manualnej terapii piersi. Ja też się cieszę, że jestem w stanie Wam to dokładnie z Olgą wytłumaczyć, bo uważam, że im prościej, tym lepiej. Skomplikować można wszystko. Uliczka, rozkazywaj. Co? Spraszam, jaki cel masaża piersi? Jak to pobudza organy? Jak często to się robi? Podejdź, czy można znaleźć w internecie mapę organów na piersi? To nie jest... Absolutnie. Pierś nie jest projekcją ciała, a nawet jeżeli jest, to my na tym nie pracujemy i nikt nam o tym nie wiadomo. Natomiast terapia piersi to nie jest taka jak terapia stopy. Nie, tak, nie, jak masaż, nie. Tak jak masaż twarzy, jak wykonujemy jakąś dobry masaż twarzy, to my nie myślimy o mapie twarzy i pobudzaniu narządów, tylko pracujemy nad poprawą przypływów i likwidacją lub spłyceniem zmarszczek, bo akurat przed tym robiłam na YouTube webinar o zmarszczkach. Natomiast jeżeli dziewczynki odczuwają PMS, jeżeli czują napięcie piersi, jeżeli przy ucisku piersi jest bolesna, to pamiętacie, jak się pojawiły staniki, przestała pierś funkcjonować tak, jak powinna, bo ona jest cały czas zaciśnięta w takim gorsecie tak naprawdę, jest ułożona i zaciśnięta. Jak ktoś ma małą pierś, może chodzić bez stanika, jest to akceptowalnie. Natomiast jak ktoś ma większą pierś, to tam są bardzo duże zastoje. Poza tym przez pierś przebiegają bardzo ważne niektóre meridiany, które się zaczynają, kończą się lub przychodzą przez pierś i tam są bardzo często zastoje. Do tego Olga już mówiła i nikt na to nie zwrócił uwagi, że pierś zbiera nasze emocje. Dlaczego nauczycielki najczęściej mają nowotwory piersi? Jak moja córka chodziła do gimnazjum, to poprosiła, ja miałam takie fajne, wydekoltowane bluzki i dziewczynki mi podkradały te bluzki. I pani dyrektorka zadzwoniła do mnie i powiedziała, w naszej szkole więcej niż połowa nauczycieli jest po usunięciu jednej piersi. Bardzo proszę, niech pani córka ubiera się tak trochę wyżej, pod szyjkę, bo to drażni. I ja powiem tak, że zwróćcie uwagę, ja poproszę, żeby Olga jeszcze pokazała mapę emocjonalne, mapę projekcji i będzie mówiła o miękkiej korekcji piersi i dlaczego to jest ważne. Więc mam nadzieję, że tu nas rozumiecie. Gratuluję, 40-latka to prawie jak nastolatka, to jest w ogóle, przepraszam, żaden wiek. My już mamy wiek dużo, dużo poważniejszy, Olga nie mówi. Ja powiem, że mam 58 lat, aż mi to... Dlaczego ja nie mówię? Mnie będzie najczęściej 70, krągła data. Olga by nie miała 70, jak tak niedługo, więc mówimy. Więc 40-latka dla nas to dziewczynka i powinny być sterczące, twarde piersi. A i twarda, a jędrna to duża różnica. Jeżeli dociskamy boki piersi przed okresem i ta pierś jest tu bolesna i tkliwa, to znaczy, że są zastoje. Jeżeli pierś, tak jak nalane ciało, czasami mamy takie ręce, dzisiaj mieliśmy na masażu limfatycznym taką panią, a skórkę nie da się unieść i oczywiście dłonie są zimne i drętwieją, bo tu limfa stoi. A jeżeli mamy tylko jędrną pierś, która jest nie za twarda, nie za miękka i w ładnym kształcie, no to gratuluję zdrowia. A upruga должна być. No ja powiedziałam, Olga powiedziała, my się tłumaczymy nawzajem przez wiele lat, więc... Ja wiem, co Olga mówi na tych webinarach, natomiast jędrna, a twarda to jest duża różnica. Twardy jest stół, ja to pukam, jest twardy. A jędrne, a to są takie zabawki dla dzieci, takie gumki, takie fajne, że dociskasz, puszczasz, to wraca do kształtu, natomiast jest dość miękkie w dotyku.
Doktor Olga pięknie wygląda. Doktor Olga, bardzo dziękuję, bo ona dba o siebie. Visceralne terapii, pijaweczki, Pijałeczki, pijałeczki, obowiązki. obowiązkowe Tak, pijałeczki. obowiązkowo. Doktor Olga nie zmienia się i potrafi uczyć 12 godzin na dobę. Doktor Olga jest nie do zdarcia, bo też kocha to, co robi. To prawda. Teraz pokażę nam się mapę projekcji. To jest mapa Cikurowska. Pani doktor jest jedna z nielicznych legalnych nauczycieli pana doktora Cikurowa. Ja wiem, ja bardzo dziękuję. Haniu, ja wiem, że to ty i ja ci bardzo dziękuję, ja też siebie kocham. Także spoko. Muszę jeszcze do 70 tak z wami pociągnąć, jak nie dłużej. Bo Olgę będę musiała tłumaczyć do 120. Popatrzcie, popatrzcie, Oleczka, czuć nam. O, proszę zobaczyć, to jest mapa Cikurowa i to jest swojego rodzaju taki starosłowiańska, można to powiedzieć w cudzysłowie, szamanizm, natomiast głęboka psychosomatyka każda jest trochę szamanizmem, bo wchodzimy głęboko i różne rzeczy wyciągamy. I pani doktor Olga, podażdżi, poprawdź maleńkę, no nie szamanizm to. Ja jedno słowo skończę. Pani doktor Olga jest jednym z takich legalnych, z nielicznych, jest około 10, może trochę powyżej, nauczycieli metody psychosomatyki pana profesora, pana doktora Cikurowa. To jest wielki człowiek, któremu po prostu to przyszło, było dane. I tu Olga pokaże pierś. Gawari. Tak, смотрите. Начнем с того, что шаманизма тут нет и близко. Во-первых, нет шаманизма, то я то иначе не могу описать. Остеопат. Он хорошую чувствительность в руках имеет, мощную. И он находит эту энергию, находит он руками в виде уплотнения, и узнавал, какие эмоции людей волнуют. Вот он составил карту из практических навыков своих. Это не шаманизм, а работа. Это работа длительная, сложная работа. Pani doktor mówi, bo tu gdzieś tam się zgadzamy, gdzieś nie, a i nic nie mówię, ja tylko tłumaczę, że doktor Cikurow jest osteopatą i on stworzył mapę zgodnie z wieloletnią swoją praktyką i to jest długa praca, a nie szamanizm. Okej, ja przyjmuję, natomiast tu jest mapa, mapa zagęszczenia fluidu. Jest takie pojęcie, nieprzeżyta emocja, która osiada w ciele. Wow. Jeżeli ta emocja, za te lata Olga już nauczyła się polskiego, ona wie, co ja mówię, ja mówię jej słowami. Jeżeli ta emocja osiada w ciele i nie jesteśmy transparentni, żeby ją odpuścić, to ona zaczyna się zagęszczać i gdzieś później potrafi się somatyzować. I w zależności od tego, gdzie osiada, to somatyzuje się w ten czy inny problem. Ну и причем болезни тяжелые, там, где не отпущены эмоции, это онкология, это аутоиммунные. Эмоции не отпущенные, которые часами очень трудно отпустить и не да се, так как люди говорят, то сон тяжкие хоробы, то есть онкология, то есть аутоагрессия, то есть цукшица. Да. Это, и поэтому работа вот с этими зонами, мы сейчас очень много времени ей посвящаем, она очень благодарная. Работа. И работа с этими обшарами jest bardzo wdzięczna, ponieważ występuje naprawienie zdrowia i uzdrowienie przyczynowe. Da. Powrót do zdrowia zgodny z likwidacją przyczyny. Da. Ну, я думаю, что будет у нас семинар, где мы все это будем изучать. А пока чувство вины – это левая молочная железа, чувство вины. А виноваты мы все в чем-то. Natomiast teraz to, co możemy powiedzieć, bo na kursach możemy uczyć się tego bardzo, bardzo dokładnie. Natomiast lewa pierś, projekcja, i to jest u mężczyzn i u kobiet, to jest poczucie winy. A winowaty my bardzo często bywamy. Wiktoria сказала, i uczyciele, i врачи, plocho policzył winowat. Tak naprawdę poczucie winy mamy często. Coś nie tak zrobiliśmy już. To jest nasza wina. Jeżeli w ogóle mamy poczucie winy, to to jest bardzo źle, bo to mocno się somatyzuje i wszystkie znaczące i nieznaczące, te nasze drobne i większe winy, my wkładamy do tej lewej piersi. Da, вот вам онкология, или мастопатия, или в худшем варианте онкология. I mogły być to oczywiście mastopatia, jeżeli mówimy językiem medycyny zachodniej, a w gorszym wypadku zmiany onkologiczne. Ну, физические методы это уже вторичные. Там вот лимфостаз, это вот то, о чем Виктория говорила. Это
Очень тугие бюстики, вот где мы сдавливаем грудь и не даем двигаться крови. И вторично, но это имеет место. Oczywiście te nasze takie ciężkie, takie dociskające staniki, które nas uciskają, to też jest powodem, żeby wyrobić sobie mastopatię. Об этом мы будем тоже говорить, это и дезодорант. На курсе тоже о tym mówimy dużo. Да, i to да. Oczywiście dobrze lekarze, tacy i medycyny integracyjnej, pierwsze co mówią, to wrzucić staniki z filiżubinami i generalnie lepiej staników nie nosić. No ale... Да. Ну, jest prawo, tak, jak jest. Да, правая молочная железа – это обиды неотпущенные. Это обиды неотпущенные. А права – то są nieodpuszczone urazy i obrazy, jak niewybaczenie. Да. Отношения неотпущенные. Неотпущение и невыбачение. Все правильно. А ведь мы любим обижаться. Ой, как мы любим обижаться. И не прощать. И мы любим еще ображать, любим и не выбачать. А это онкология. А это грозит онкологией. Вот, поэтому человек иногда не осознает этого, то мы учим его это делать, на курсе буду учить это делать, как работать. Но и человек часами не сдаёт себе справы, что не отпустил, и мы этого учим. Мы этому учим. Ну, там, наверное, будут у нас двойка-тройка формул, да, Виктория, как отпускать. Ловушку. Так, и, очевидно, на курсе мы будем тоже давать некоторые формулы, i zasady i będziemy uczyć odpuszczać. No, вот такая... To potrzebujemy my dla siebie i potrzebują nasi klienci i pacjenci. Да, такую вот ловушечку мы даем на курсе. Виктория дарит вам прекрасно, так красиво. Tak, my to dajemy wszystkim kursantom, to jest taka pułapka, tak jak łapka na myszki, to jest taka pułapka i da. Uczymy z tym pracować, bo przy piersi to jest naprawdę bardzo ważne. Вот, а там, смотрите, я показываю еще мягкие техники, это остеопатические техники. После того, как мы обдавливаем, я показываю мягкие техники. И потом, как мы опрацуем первый способ такой дочискания, учискания, Ольга показывает еще и учит на курсе мягких техник остеопатичных. Чего мы добиваемся? Мы добиваемся расслабления мапоневрозов, мышц, окружающих молочную железу. Вот, i co to powoduje? To powoduje poluzowanie mięśni, więzadeł, więc tak gdyby odpuszczenie, żeby nie było zastojów, ani na poziomie fizycznym, ani na poziomie mentalnym. Da. No, вот, i tak. Sekundeczkę, jest u nas вопрос, minutkę pytanie. Czy psychoterapia może wyleczyć zastoje w piersi? Jest to problem z uwięziętym poczuciem winy. Olga, nie mówię o psychoterapii. My się nie zajmujemy psychoterapią. Psychoterapia, różnica jest taka. Psychoterapia zajmuje się tym, co mamy w świadomości. A my mamy bardzo dużo rzeczy w podświadomości. Tak, to podsłuchanie. Psychoterapia nie wyciągnie niczego z podświadomości, ponieważ to jest bardziej rozmowy i metody współpracy z psychoterapeutą. A leczenie psychosomatycznych chorób to jest praca z podświadomością, kiedy my wyciągamy z ciała bez udziału świadomości. Да, мы работаем с подсознанием через тело, все правильно. Мы работаем с подсознанием через тело, без удела этого тела. Да. Без удела сознания. Иногда человек, он просто, он обманывает себя, что он простил. Часами человек сам себе укламывает, что он выбачил. Że on już wybaczył, a i to tak jak w Szreku, nie patrz w dół, nie patrz w dół, ja patrzę w dół. To jest tak, że nie da się pewnych rzeczy wybaczyć lub ludzie nie umieją sobie pomóc, ponieważ są w środku i pomóc może tylko ta osoba, która jest obserwatorem z zewnątrz, która widzi to inaczej, obiektywnie i w tym nie uczestniczy. Dlatego mówią nie leczyć swoich rodzin, akurat ja nie uważam, że nie powinniśmy leczyć bliskich ludzi, ale jeżeli podchodzimy do tego emocjonalnie, to nie mamy trzeźwego, zdrowego rozsądku. A nasze podsознание pamięta wszystko. I wszystko tam zachowuje. I proszę pamiętać, nasza podświadomość pamięta absolutnie wszystko. Wszystko jest zapisane, wszystko jest utrwalone
I później wszystko jest odbiciem w ciele w zależności od tego, jakie obszary do tego mają powinowactwo. To jest robota nasza bardzo głęboka. My pracujemy w przyczynie. Czyli praca nasza jest bardzo głęboka. Tak, co wопрос? Czy zmiana na sutku, która nie jest onkologiczna, bo robiłam biopsję, tylko wygląda jakby zatkanie gruczołu, czy kaszak też by mogła zostać wyleczona tym masażem, tak samo kucie i swędzenie sutków. Jeśli jest jakieś zmienienie morfologiczne, które nie jest onkologią, mogło by być wyleczone? To немножко nie odnosi się, скорее, экзема какого-то. Jeśli to зуд, ona ma w виду, да? Зуд? Нет, там изменения, которые делали биопсию. Ну, если не онкологическое, то в комплексе. Я вот пиявки люблю на сосок ставить прямо на сосок. Я тоже, я тоже. Вот, я тоже. Я думаю, Ольга говорит так, что если это не онкология, то истнее, возможно, же комплексовая терапия, перши с комплексовой терапией висцеральной и хирудотерапией могла бы пани помочь. Я пани, может, повем еще иначе, ponieważ zajmuję się medycyną chińską, każda zmiana na przebiegu meridiana, a sutek to jest punkt, pojemnik na mleko, żołądek 18, takie powołanie laktacji. I jeżeli tu jest zastój, to zostało coś zablokowane i na poziomie psychoemocjonalnym, i na poziomie wpływu energii. Jeżeli połączyć terapię w terapię integracyjną, to dużo zmian zanikają. Dużo zmian zanika, a jeżeli do tego mamy swędzenie i kucie, to oznacza, że dołączył się element metalu, który jest w parze z warstwą Yang Ming, bo swędzenie i kucie, takie skóry, do tego należą i ja bym do tego dołączała akupunkturę. Czy terapię można wykonać na piersiach objętym atopowym zapaleniem skóry? Nie, to zapaliwanie. Atopowe to eksudatywny dermatit. Dermatit, ja понимаю. Drugie dzieło, że masaż nie надо делать. Это... Jeżeli my mamy atopowe zapalenie piersi na skóry, to to bardzo łatwo się leczy za pomocą chirudoterapii akupunktury. To jest też warstwa Yang Ming, to jest też meridian żołądka. Wprowadza się dieta, wprowadza się akupunktury i po wyleczeniu atopowego zapalenia, bo to naprawdę nie jest większy problem, tylko dermatolodzy to smarują i chowają sterydami choroby do środka, bo to i tak jest czerwone, a sterydy dokładają gorąca do gorąca, więc to totalnie nie ma sensu. I później po wyleczeniu atopowego zapalenia i wyciszeniu można wykonywać oczywiście terapię. Poza tym my możemy też otwierać drogi limfatyczne podchodząc do piersi, na początku nie ruszając piersi. Natomiast Olga też nie rusza. Zmiany skórne, czerwone, gorące, swędzące, sączące się, to nie jest dobre miejsce, żeby masować to. To mam nadzieję, że każdy masażysta to wie. Tak, zadawajcie pytania, bo za jakiś czas się skończy, więc oczywiście bardzo chętnie będziemy odpowiadać na pytania, dlatego że to jest to, co męczy każdego i nikt na to odpowiedzi nie daje. Wszystkie blizny, wszystkie usuwania pieprzyków, wszystkie usuwania kaszaków, to wszystko powinna być rewitalizacja blizny, dlatego że też to blokuje, ja mówię nawet wyrostek, blokuje przepływy energii przez piersi, bo już przycina meridiany. To jest bardzo, praca z ciałem jest bardzo odpowiedzialna, że z jednej strony musimy pracować z emocjami i podświadomością, a z drugiej strony, jeżeli w naszym ciele są zastoje, to musimy ruszyć te zastoje. Ja najbardziej się cieszę, no Olga sama wykonuje wisceralną terapię, terapię piersi. Ja, ponieważ tego nie robię, bo pracuję jako okulista, jako okulista, to najbardziej się cieszę, że w naszym Centrum Zdrowia Ruchowej, takiej medycyny integracyjnej, my mamy 4-5 złotych rąk, 3 osoby wykonują wisceralną terapię, 2 osoby wykonują terapię piersi, a reszta wykonuje terapię próżniową, głaszczą, chirurgoterapię i przy kompleksowym podejściu do leczenia pacjentów tak fantastyczne efekty, czy trudno to sobie wyobrazić, naprawdę nie chwalić się w tym typu odbiorze. Każdego końca Polski bardzo skomplikowanych pacjentów. I ponieważ w rękach mamy dużo narzędzie, wiemy, kto co powinien zrobić, żeby im się poprawiło. I łapki Olgi uczestniczą, i formuły uzdrawiające, i ręce dobrych osteopatów i masażystów. I dzięki Oldze, bo tak naprawdę ona ich wszystkich uczyła, jesteśmy dobrą placówką medyczną.
Вопрос пани задает, где Где можно? можно się zgłosić na taki masaż? Na taki masaż nie trzeba się zgłaszać do pani doktor Olgi, tylko jeżeli przyjedziecie do Krakowa, to pani Renka, która u nas prowadzi warsztaty, a uczyła się lata u doktor Olgi, chętnie ten masaż wykona. Pani doktor Olga przyjeżdża do nas i pani doktor Olga prowadzi kursy i szkoli terapeutów, więc czasami masaż trzeba zrobić nie jeden raz. Na północy nie mamy nikogo. W Gdańsku mamy świetnego Pawła Kwaśniewskiego, świetnego, bardzo dobrego, który nie jest lekarzem, natomiast jest terapeutą medycyny integracyjnej i wie, co zrobić. Serdecznie polecam. Mamy fizjoterapeuty w Bydgoszczu, Justa Satkiewicza. No mamy dużo, naprawdę dużo terapeutów. Nie wiem, czy to jest głowa, a jednak i współpracujemy z nimi, to oczywiście polecam. Natomiast proszę pamiętać, taki masaż, raz to nie jest magia, niż szamanie, to jest terapia. I terapię trzeba powtarzać, bo to jest terapia, która nie zawsze jedna terapia rozwiąże problem, dopóki nie odpuścimy emocji, nie rozgnieciemy te wszystkie grudki, nie doprowadzimy to do ładu, bo ta pierwsza musi być jednorodna. Więc lepiej sobie wybrać terapeutę, bo my do nas zapraszamy do pani Renki na takie turnusy i do pani Tamary. Lub nauczcie się tego z koleżankami i możecie sobie przy herbatce to robić i zaoszczędzicie pieniądze, bo praca ręczna nie jest pracą tanią. Na pewno. Bardzo często u mnie pacjenci przychodzą z mężem, pacjenci. My nie planujemy kursów w Warszawie. Warszawa, Gdańsk, Opole, Bydgoszcz, Białystok, wszyscy przyjeżdżają do ITCM DAO w Krakowie. Mamy mnóstwo kursów, zbieramy tylko w Krakowie. Nie jeździmy na kursy, nie organizujemy w innych miastach, bo nie mamy naprawdę na to czasu i możliwości. Warszawa, 2 godziny pociąg, jesteśmy w Krakowie. Piękny spacer wieczorem, dni nauki, dbamy, karmimy kursantów, uczymy, wydajemy skrypty. Natomiast nawet na 30 osób, które pani uzbiera, to nie pojedziemy do Warszawy, bo na to tak cenna, bo ona jest przede wszystkim praktykiem i z tej praktyki wywodzi się jej teoria i podział doświadczenia. Czy macie panie, my pomału będziemy kończyć, czy panie i panowie, czy macie jeszcze jakiekolwiek pytania? No ja chciałam się uczyć, to jeździłam. Nie. Ja chciałam się uczyć, to jeździłam i do Chin, i do Izraela się uczyć, i do Niemiec, i tak gdyby do Stanów nie jeździłam, bo nie miałam potrzeby, bo nauczycieli ze Stanów przyjeżdżają do nas, do naszej szkoły. Natomiast kurs się odbywa w czerwcu. Jest cały dzień poświęcony terapii piersi i mamy kursy, macie tu kod rabatowy i mamy kurs wisceralnej terapii. My zapraszamy na naszą stronę www.itcmkraków.pl. Proszę mój telefon sobie wpisać, jakby były pytania. 501-507. Ja nazywam się Wiktoria Kraszewska, jestem organizatorem ITCM, też czynnym terapeutą, tłumaczem, pedagogiem, więc bardziej wszystko wytłumaczy, natomiast warto robić z terapią wisceralną brzucha i odbywa się 2 kursy terapii wisceralnej też w czerwcu, jak Olga przyjdzie. Tak, można. I terapię wisceralną robimy 7-8 czerwca i 9-10-11. To są różne kursy. Dwudniowy kurs, to jest kurs, który uczy wisceralnej terapii, ale bez tak gdyby obszarów projekcji i metody Cikurowa, a wisceralna terapia w ujęciu psychosomatycznym to idzie dużo szybciej, bo pracujemy z formułami pana doktora Cikurowa. I na jednym i na drugim kursie nie robimy dużych grup, tam nie zostało dużo wolnych miejsc, nie wiem, 3 wolne miejsca, trudno mi powiedzieć ile. Natomiast jeżeli ktoś jest chętny, to też są ceny rabatowe po webinarach.
Jest webinar dr. Olgi o wizceralnej terapii. Podejrzewam, on też gdzieś niedługo pojawi się na kanale, jeżeli pan Mateusz nam umieści. I ten webinar też będzie rozsyłany i można będzie go obejrzeć, a później on też się pojawi na YouTube, żeby można było na kanale słuchać go regularnie. Także wpisujcie się na nasz kanał. Dr. Olga ma swój Instagram i kanał, natomiast bez tłumaczenia. Natomiast ja ją będę często zapraszać na mój Instagram, Wiktoria Zwinczewska, więc jak najbardziej. Na wakacjach no, prowadzimy kursy cały czas, natomiast pani doktor mieszka w Ukrainie, samoloty nie latają, więc pani doktor jak przyjeżdża, to prowadzi 3-4 kursy, 5 czasami, jeszcze terapię prowadzi, terapię głaszą, starosłowiańskie oczyszczanie ciała, to jest magia, bo to jest oczyszczanie ciała i duszy, genialna terapia, genialna. I naprawdę na tym, byleby był czas, to robić. Natomiast po wakacjach pani doktor będzie na jesieni. Natomiast w trakcie wakacji wyjazdowe mamy psychosomatyczną, mamy psychosomatykę z panią doktor Olgą. Może tam trochę będzie wisteralnej terapii. Natomiast na jesieni już będzie z powrotem Kraków. Ja zapraszam na naszą stronę. Tam absolutnie wszystko państwo spotkacie o doktor Oldze. Ona ma mnóstwo swoich uczniów w Polsce. Wszyscy ją kochają, bo ona uczy w nieprawdopodobnie dobry sposób. Ma tu swoje trzecie matki i naprawdę jest to. Natomiast po wakacjach będzie i w czerwcu też będzie. Osteopata od mapy. To pan doktor Cikurow, on nie prowadzi żadne kursy. Natomiast trzeba sobie umieć różne rzeczy tłumaczyć, bo że obszar się jakoś się nazywa, takie zony nazywają się D, V, E, da. Zony, jak my nazywają? D, D, S, D, C, to żeby czytać. D, S, V, Dextra, Sinistra, Ventrum, to jest prawa, lewa? Dextra, Sinistra i Ventrum mają numerki. To, powiem tak, że bez dobrego nauczyciela to i tak nikt w tych mapach niczego nie zrozumie. Ja tego nie, my się przypodnosimy prawie. Tak, pani doktor Olga będzie zaczynała całą szkołę psychosomatyki, bo ma uprawnienia do tego. Natomiast myślimy, że w następnym roku ruszy szkoła, a na początku trzeba przy terapii wisceralnej popracować przynajmniej z podstawowymi narzędziami pana doktora Cikurowa, a później dopiero uczyć się dalej, bo trzeba to trawić wszystko przez praktykę, nie inaczej. I to jest doktor Cikurow. On ma swoje książki, swoich uczniów. Trudno mi powiedzieć, czy mamy masażystów we Wrocławiu. Na pewno ja nie mam w głowie wszystkich naszych terapeutów, kto robi wisceralną terapię. We Wrocławiu jest świetny fizjoterapeuta Tomasz Struzik. Natomiast czy on wykonuje własnoręcznie wisceralną terapię na kursie był, a czy wykonuje, nie wiem. My tak nauczeni jesteśmy, że ściągamy wszystkich pacjentów skomplikowanych na kompleksową terapię do Krakowa. Wrocław jest blisko, więc będziemy kiedyś robić listę terapeutów polecanych, natomiast do tego nam po prostu brakuje pracowników i rąk. Bo dzisiaj po 50 pacjentach ja przybiegłam prowadzić webinar, jak likwidować zmarszczki, na YouTubie się pojawił, a w tej chwili na żywo, a w tej chwili tłumaczy Olgę. No to trudno, nie wiem kiedy mam zrobić listę rekomendowanych gabinetów. Kiedy to oddychać? Jak państwo będziecie się uczyć, nam pomożemy, to zrobimy każdą listę. Da. Jak listę, jak najbardziej. I skąd określenie starosłowiański masaż? Nie, to jest inaczej, bo ja wiem, że pani. To jest inaczej. Starosłowiański masaż pojawił się dlatego, że Olga to opowiadała, nie wiem, na YouTubie będzie ten webinar, ja poproszę, żeby go wrzucili. On był w zeszłym tygodniu o wisceralnej terapii piersi. I o wisceralnej terapii brzucha, przepraszam bardzo. I to się pojawiło dlatego, że byli ludzie starej wiary, którzy mieszkały głęboko na Syberii, na wsiach, w głębokiej Rosji, którzy umieli prawić brzuch. To się nazywało wprawianie brzucha lub masaż uciskowy do bólu komfortowego. I ponieważ jedna osoba, która miała umrzeć, była uratowana, przyjechała
do jakiegoś większego miasta i opowiedziała to ogółowi, to ogółowo pojechał i zaczął zbierać tak gdyby informacje od wsi do wsi. I później to opisał i zapatentował. Natomiast pochodzi to od Słowian i ta terapia była w rękach ludu, więc to jest taka ludowa terapia, tylko ogółow to wszystko opisał i uporządkował. I to jest kolejność wykonywania tak gdyby pewnych ruchów, niektórych zgodnie z podróżą impulsu chorobowego po ciele, niektórych nie, ale ta terapia nam pokazuje, z czym tak naprawdę pracować. Ona jest i diagnostyczna, i zapobiegawcza, i lecznicza. I ja jak zaczynam, bo dzisiaj na przykład miałam dwóch pacjentów z Niemiec, pierwsze co dałam na wizceralną terapię. I wizceralna terapia idealnie potwierdziła, moje idealnie potwierdziła moją tak gdyby teorię leczenia tych pacjentów. Że przede wszystkim problem jest z nerwami, a u pana przede wszystkim problem był z czustwą. I pani przyjechała z bólami kości kręgosłupa, z dużymi zmianami, a element wody, nerwy odpowiadają za kości, a pan przyjechał z bardzo poważnymi problemami, z zapychami i uszami, turnie, gdzie tak gdyby zatoczył i wtórnie do tego nerw. Także stąd starosłowiańskie i naprawdę warto się tego nauczyć. Olga na kursach uczy i masażu piersi, jak robić sobie, i wisceralnej terapii brzucha, jak robić sobie. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, my zapraszamy. Natomiast mam nadzieję, że to nawet nie chodzi o to, że robimy to, żeby Państwa zaprosić na kurs. Po pierwsze, chcemy powiedzieć, że terapia istnieje i możecie szukać terapeutów. Nie w Krakowie, to gdzie indziej. No, trzeba szukać. Każdy to robi na swój sposób, a i trzeba szukać. A po trzecie, jeżeli czy Wam się podobało, czy ta wiedza, próbowali wartościowa? No jak nie zanika, zanika, to będziemy się rzec. No nie wiem, dlaczego tak jest. A i widocznie pora na koniec. Czekajcie na nowe webinary. Kochamy Państwo i będziemy się widzieć. Dziękujemy bardzo doktor Oldze. No, cieszę się, że Państwu się podobało. Da, przychodzicie, będziemy uczyć się, My ozdrawiam. też dziękujemy. Doktor Olga będzie uczyła bardzo chętnie. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia. Da, do Wszystkiego zobaczenia. dobrego. Do widzenia.